Oto opowieść o Bilbo Bagginsie, hobbicie, który nie ma pojęcia o przygodach, jakie na niego czekają, oraz o ich konsekwencjach. Mój skarb! Musi znać drogę do wyjścia! Spali z drzewa! Mieszkał sobie pewien hobbit, Bilbo Baggins. Był szanowanym hobbitem. Wiódł wygodne życie i nigdy nie miał żadnych przygód. Bilbo był więc raczej zdziwiony, gdy czarodziej Gandalf zaprosił go na wspaniałą przygodę. Uprzejmie odmówił, lecz przedtem nieopatrznie zaprosił Gandalfa na herbatę. Następnego dnia Gandalf zjawił się z 13 głodnymi krasnoludami. Zjedli wszystko, co Bilbo miał do zaoferowania. Potem śpiewali smutne pieśni i słuchali swego króla, Thorina Dębowej Tarczy. O świcie rozpoczniemy wyprawę do Samotnej Góry. Odzyskamy nasze starożytne królestwo pod górą, odbierzemy nasz skarb i zemścimy się na przeklętym smoku Smaugu. Królu Thorinie, potrzebujesz włamywacza, by wkraść się do Samotnej Góry. Oto i on, Bilbo Baggins. Ten malec łatwo wpada w zapał. Ale w razie czego będzie się bił jak smok. Gdzie ja jestem? Gobliny atakują ludzi i elfy! Co to? O, Baggins, sam się w to wpakowałeś. Teraz musisz się z tego wydostać.
Ba! To tylko sen. Ale co za przygoda. Pomimo obaw, coś się obudziło w Bilbo. Zachciał zwiedzić odległe ziemie, penetrować jaskinie i dzierżyć miecz miast Laski. Ku swemu zdziwieniu Bilbo zgodził się iść. Przespałeś pół ranka, panie Baggins. To nie przekona Thorina do twych zdolności włamywacza. Ja mu pokażę, choćbym musiał stąd pomaszerować na najdalszy wschód wschodu i walczyć z robołakami na najdalszej pustyni. Na razie masz jedynie udać się do gospody pod Zielonym Smokiem. Krasnoludy już czekają. Ale... Nie ma na to czasu, ani na pakowanie się. Skocz tylko po swą laskę. Kto wie, gdzie dzisiaj trafisz. Moja kieszeń ma wyprutą dziurę. Moje srebrne grosiki są pewnie rozsiane po całym Hobbitonie. Myślałem o Bullo Reżetuku. Słyszałeś zapewne o Bullo Reżetuku, prawda? Oczywiście! To mój pra, pra... Był z niego prawdziwy hobbit-awanturnik. Wygrał bitwę na zielonych polach. Utrącił głowę króla goblinów drewnianą pałką. Leciała w powietrzu, aż wpadła w króliczą norę. I stąd wzięła się gra w golfa. Tak przynajmniej słyszałem. Ach, Bullo Reżetuk. Życzyłbym sobie, byśmy my, młokosy, znali więcej historii. Miłego dnia, Gamer. Zgubiłam gdzieś w mieście moją igłę. Jeśli byś ją znalazł, czy mógłbyś mi ją przynieść? Z pewnością, Gamer. O, jestem głodny. Już prawie południe, a ja zjadłem zaledwie dwa śniadania. Pyszny placek z makiem chłodzi się na mym parapecie. Chyba skoczę do domu po kęs przed obiadem. Bilbo Baggins, widziałam twego gościa. Teraz zadajesz się z czarodziejami. Czarodzieje mną manipulują. Kolejny młodzian idzie w siną dal za szaleńczą przygodą. Może byś się tak na coś przydał, zanim pójdziesz? Skocz proszę po moją maślnicę. Gdzie to jest? Jest w szopie za rogiem. Połóż maślnicę na ganku, jak ją znajdziesz. Dziękuję ci, Bilbo. Poczęstuj się bułeczkami z jagodami, świeżo upieczone. Hej, Bilbo, uważaj na tego czarodzieja. Będziemy potrzebowali dużo jedzenia na tę podróż.
widziałem krasnoluda szwędającego się po mieście. Widziałeś go? Miał tak długą brodę, że włożył ją za pas. I był tak cudzoziemsko ubrany. Pewnie zgubił drogę do Bri. Bilbo! Słyszałam, że jakiś czarodziej przyczaił się w Hobbitonie. Podobno widziano go blisko twego domu. Mam nadzieję, że nie sprawiał kłopotu z tymi jego niebezpiecznymi fajerwerkami i zaklinaniem upraw. Dlaczego on się nie może wynieść? Nie chcemy tu kłopotów. Chciałabym, by go ktoś stąd wyprosił.